Witajcie najmilsi, dziś niedziela więc pora na kolejny fan vlog, dziś będzie dość wirtualnie, dużo o wirtualnym ściganiu szczególnie o tym debiucie Roberta w kategorii iRacing Endurance Series i dużo wypowiedzi i anegdoty jeśli chodzi o symulatory, nie tylko zresztą wyścigowe, no i też trochę pomówimy o tych ustaleniach jeśli chodzi o przyszłość Formuły 1, o planie powrotu Formuły 1 do ścigania generalnie, który nabiera coraz lepszych kształtów, no i o, o innych pomysłach jeśli chodzi o limit budżetowy, bo, bo Christian Horner wymyślił coś jeszcze gorszego niż Mattia Binotto na temat tego jak to można rozwiązać. Tak czy inaczej, zaczynamy od wyścigu na Suzyce Bardzo ciekawe wydarzenia. Złożony zespół Orlan Team Targa startowali chłopaki BMW M8GT, które wydaje mi się wyglądało bardzo ładnie. Nie wiem, co sądzicie, ale, ale jak dla mnie bardzo fajnie to wszystko wyszło. Tym bardziej, że jak to był Robert, to wszystko powstało na wariackich papierach. Co mi przed startem mówił: Wciąż odkrywam jeszcze świat e-sportu, więc jest to dla mnie spore wyzwanie. Staram się dbać o sprawność i refleks, więc będzie to dobra okazja do treningu. Przede wszystkim traktuję jednak ten wyścig w, w kategoriach rozrywki i mocno liczę na dobrą zabawę. To, co było bardzo interesujące, to to, i to tym bardziej pokazuje takie i różnica między światem e, sim racingu i światem realnego ścigania to też było widać na przykład podczas tej pierwszej rundy e, wirtualnego Grand Prix, gdzie starzy wyjadacze po prostu zżerali kierowców Formuły 1, nawet na takiej grze jak F1 2019. Natomiast tutaj w tym momencie, e, no, Robert e, miał trzech kolegów z ekipy. Marcin Skrzypczak był w zasadzie taką podporą, wyjeździł w siódme miejsce w kwalifikacjach, potem się dzielnie przedzierał do przodu. Niall Quinn, e, czyli znowu kierowca z dużym doświadczeniem w iRacingu, ale także z doświadczeniem wyścigowym dość dużym. E, Irlandczyk, i Hiszpan Pablo Araujo. I e, Robert, w tym gronie, jeśli chodzi o prawdziwe ściganie, to jest z całą pewnością najbardziej znany i najbardziej utytułowany kierowca. No i generalnie jeden z takich najzdolniejszych kierowców, jakich świat widział, szczególnie w ostatnich degadach. Typu, no i ja ciągle będę to podkreślał, nie wyobrażam sobie kierowca, nawet teraz aktualnego z Formuły 1, który byłby w stanie wygrać wyścig Formuły 1. Czy walczyć Mistrzostwa Świata, tak jak robił to Robert w 2008 roku. Tylko niestety BMW tego nie robiło. A równocześnie potem. Wracając do ścigania, wygrywać z kierowcami fabrycznymi w niefabrycznym samochodzie odcinki w WRC i prowadzić w rajdach w WRC. Tak, T takie rzeczy się raczej nie zdarzają. W tym gronie Robert był na no, takim najbardziej kompletnym i najbardziej znanym kierowcą, jeśli chodzi o prawdziwe ściganie. Mimo tego miał w tym dużo pokory i był tak naprawdę żółtodziobem. I, i to było widać, tak, był w tym powiedzmy no, najsłabszym ogniwem w tym całym zestawie. Mimo to chłopakom udało się wyjeździć trzecie miejsce. No, co było po prostu bardzo, bardzo fajne. Jeszcze przed startem Robert powiedział coś takiego, że największym rywalem naszego zespołu będę ja. Muszę jechać przez dwie godziny, a jeszcze się nie zdarzyło, abym przejechał godzinę bez żadnego obrotu. Prorok czy co? Tak, bo Robert wsiadał na czwartej pozycji, a wyślał samochodu, kiedy był piąty. Od razu na samym początku powiedzieć z boksu, kilka tam zakrętów, i, i był pierwszy spin. Potem był jeszcze jeden obrót. No, generalnie było kilka takich drobnych przygód, ale od razu strata pozycji. Robert Peta o tym m.in., że przestawił przyciski, przekładał na drugą stronę na kierownicy potem mu się zapomniało i, i, i zdaje się, że mylił przycisk od żądła, od strykania światłem, co bardzo pomaga w dublowaniu wolniejszych samochodów z regulacją balansu hamulców. Co oczywiście, no, nie, nie jest to za dobre rozwiązanie, jeżeli się jedzie na limicie, jeżeli się jedzie wyścigu. Ostatecznie Robert zrezygnował z przyjazdu na ostatnim stincie, kiedy zespół był na czwartej, bardzo dobrej czwartej pozycji, tak, to już samo w sobie było bardzo dobre, Quinn prowadził do samego końca, a że jeszcze akurat wtedy Robert dawał wywiad zresztą komentatorom, bo to było też live komentowane przez długi, długi czas, trzeba powiedzieć, tu, tu szacunek do komentatorów, e Porsche, które prowadziło, miało incydent z samochodem dublowanym. Doznało dużych uszkodzeń, i dzięki temu no, zespół Roberta awansował na podium. Tutaj komentatorzy zwracali uwagę. Na to, jak Robert, no tak odważnie, mówiąc w skrócie i bardzo precyzyjnie, jak wymijał inne samochody podczas dublowania. Bo pamiętajcie, że w wyścigach endurance, tam zawsze jeździ samochodów kilka różnych typów samochodów z różnych klas, i jedne są szybsze, inne są wolniejsze. i Sztuką są w sobie jest z jednej strony mijanie tych samochodów, a z drugiej strony przepuszczanie tych szybszych samochodów, jeśli jak siedzie wolniejszym autem. Naprawdę jest to dość ciężka sprawa. Jest to sztuka sama w sobie. Natomiast, Robert radzi sobie tym bardzo sprawnie. I co mówił e, potem tym wyścigu wirtualnym? W rzeczywistości poznajesz i wiesz, jak, e, w, w rzeczywistości, czyli w realnym ściganiu, e, poznajesz ludzi i wiesz, jak mogą się zachować. Tutaj nie, ale według mnie, gdy masz dużo wspólnego ze ściganiem, to masz taką wizję, co to osoby mogą robić. Jeśli to masz, choć oczywiście nie możesz być zbyt pewny siebie, bo możesz się na tym przejechać. Tak naprawdę nie podejmujesz zbyt wielkiego ryzyka. Oczywiście jeśli ktoś na Ciebie skręci lub Ci wyjedzie pod nos, to nawet jakbyś jechał 5 na godzinę wolniej, to już nie wyratujesz. Chyba, <laughs> mówi Robert. Zawsze jest tam taki element wątpliwości, bo to jest dla niego nowa przegana. Natomiast jeśli chodzi o, o, o to wyprzedzenie wolniejszych samochodów, ja mam na to takie wspomnienie, jak Robert jechał swój pierwszy wyścig po wypadku w Mugello w 2016 roku na pewno pamiętam trochę w tych wspomnieniach w historii innego bo tam będą fotki też z tego weekendu. I pamiętam, że widziałem onboard Roberta, jak jechał i to, co mi się rzucało w oczy, poza tym, że miał absolutnie fenomenalną kontrolę i taki spokój w jeździe samochodem, a Mercedes SLS to nie jest to najlepsze auto w opanowaniu, dlatego, że to roadster na przykład. Między innymi, czyli tam się siedzi bliżej tej osi, to jest zupełnie inaczej niż w klasycznych, w klasycznych samochodach. Jest inaczej wyważony, inaczej się prowadzi. Natomiast to, to, to jedno, no bo z punktu widzenia kierowcy który jeździł w Formule 1, jazda czymś takim to, to jest taka, jak to ująłem w Niezniszczalnym to jest to trochę wanna na takich miękkich, gumowych kołach mniej więcej, jest to po prostu wolne natomiast cały czas jest to bardzo szybkie, wściekłe auto natomiast to, co najbardziej zadziwiało, to to jak Robert się pasował właśnie jak wchodził, wykorzystywał każdą okazję, żeby się pasować pomiędzy szybszych kierowców i wolniejszych kierowców i po prostu no, tych w wolniejszych samochodach i po prostu jechać dalej, tak, to jest naprawdę <laughs> wyglądało to bardzo ekscytująco i po się wydawało, że są to ruchy ryzykowne, natomiast coś takiego Robert ma w sobie, taki talent, że i to jest wrodzone, że potrafi, potrafi się tak ustawiać na torze, że z rzeczy, które się wydają no takie niemożliwe czy ryzykowne, wychodzą, no, wychodzą po prostu udane manewry wyprzedzania w takiej czy innej sytuacji, albo przynajmniej udane spektakularne ataki. Ciekawe jest to, że jak kiedyś Roberta to pytałem, jak on to robi w ogóle, że, że, że skąd ma, ma, ma takie pomysły na to, jak ustawiać autonota, że on powiedział, że on o tym nie myśli w ogóle podczas jazdy, że to jest instynktowne, ponieważ nie ma czasu podczas wyścigu, żeby tak jeszcze planować, po prostu nadarza się okazja i musi zrobić ruch albo nie i to jest jeszcze raz nieplanowane szczególnie, tak, nieprzemyśliwane, tylko po prostu jest miejsce i się jedzie. To jest bardzo taki fajny element, bo to jest no takie część no większego, takiej większej całości, gdybyśmy mieli dyskutować na ten temat, może kiedyś zrobię na ten temat program, z jakich różnych elementów kunsztu, na różniejszych aspektów składa się dobry kierowca, czy tam kierowca wybitny. To, to jest ten taki instynkt ścigania, to jest, to jest z całą pewnością jedna z tych rzeczy. Jeszcze o wirtualnym ściganiu. Robert tak mówi. Choć iRacing jest na naprawdę wysokim poziomie, jednak odczucia, które kierowca odczuwa w realu ze swojego ciała, z tyłka tak naprawdę i dolnej części pleców. Na co dzień prowadząc auto w symulatorze, tych odczuć nie ma, co też y, utrudnia jazdę. Z, z tego co rozumiem, zresztą y, tak samo mówił po tym swoim zwycięstwie y, w, y, tam w drugiej rundzie, a w jego pierwszym wyścigu wirtualnych Grand Prix, że to było jeszcze ciężej, był jeszcze bardziej y, skoncentrowany i zestresowany, ponieważ nie czuciałem, co się dzieje z samochodem. Są oczywiście dyna, dynamiczne symulatory, ale ja jeżdżę na statecznym i y, te dynamiczne muszą być naprawdę na wysokim poziomie żeby to miało sens, prawda? A nie tylko trzęsienie tyłka, żeby tylko wydawało się, że coś się dzieje. Żeby dawało odczucia z jazdy autem, zamiast po prostu się bujać. Ja też nie to, żebym jakoś mocno ciął na symulatorach, ale trochę się jeździło na takich czy innych. I ostatnio miałem okazję w Lublinie pojeździć takim naprawdę super wypasionym symulatorem właśnie na podnośnikach, na, na, na hydraulice. I to działało naprawdę fenomenalnie. Szczególnie takie odczucia typu jak się wbiło obieki. Auto zależy od samochodu, ale po prostu miało to szarpnięcie czy z hamowania. Naprawdę, na, naprawdę fajnie to wyglądało. Natomiast ostatecznie, co by nie zrobić? No, raczej żaden z, no, no, żadne takie urządzenie nie odda jak to jest, kiedy jest przeciążenie dochodzące do 6G na hamowaniu Formule 1. Tak? Takich rzeczy oddać się nie da. no Po prostu nigdy nie będzie tak jak naturalne. Co mi dla Robert. W, w sieci wirtualnym tych odczuć nie ma, i żeby dojść do pewnego poziomu, trzeba znaleźć odczucia, które nie są już przenoszone na twoje ciało. Jest to albo wiedza, albo godziny treningów, które są ważne, bo ci to powie kierowcy, to nie bierze się znikąd. To jest tak, że to nie jest tak, że sobie wejdziemy i będziemy jechać szybko. Ci kierowcy trenują dużo. Jedna taka t -t -t rzecz, która mi się też rzuciła w oczy Jeśli chodzi znowu o to zestawienie Wirtuala mm, z realem Mówi, Mnie prowadzenie auta kojarzy się z poceniem Daje mi to jakby stymulację do koncentracji I Na początku nie pociłem się i popełniłem sporo błędów Bo moje ciało ma zakodowane Że prowadzenie bolidu czy innego pojazdu To jest jakiś wysiłek To jest strasznie ciekawa uwaga I szczerze powiem, jeszcze nig nigdy nie widziałem że, Żeby ktoś miał tego typu refleksje A jednak jest to jakaś tam suma różnego rodzaju wrażeń Szczególnie jak się coś robi od piątego roku życia Historia, która mnie rozwaliła to była jak Robert opowiadał, jak składał swój zestaw, no mówi tam 2016-2017 rok, jak szykował zestaw, żeby po prostu trenować, żeby ćwiczyć, no mając na względzie powrót do Formuły 1 w takiej czy w innej formie i brakowało mu fotela i, i wiecie co zrobił? Wymontował fotel z Porsche Carrera GT3 RS, który kupił w 2008 roku sobie w nagrodę za wygranie Grand Prix Kanady, to było takie jego automarzeń i sobie podarował je po prostu, kiedy, kiedy to zwycięstwo odniósł jak ktoś siedzi w temacie, to zdaje sobie sprawę, jakiego typu jest to samochód. Taki GT3 RS to jest auto no, niby na normalne drogi, ale de facto jest to samochód wyścigowy. Owszem, samochód, nie prototyp, natomiast jeździ naprawdę kapitalnie, ale jest to auto wręcz chwilę nie przerażające, bo wszystko się wydaje, że jedzie tak łatwo, lekko i przyjemnie, ale kiedy coś się zaczyna dziać, kiedy człowiek przegnie, a przegiąć w takim momencie jest bardzo łatwo, bo jedzie tak łatwo w ogóle, to jest niesamowite, że samochód z silnikiem z tyłu jest ciągle tak dobrze wyważony, ale kiedy coś się zaczyna dziać, to mówię Wam, pod, ciórkiem, pod... Spływa. Yy, momentalnie. Naprawdę no miałem okazję jeździć tym torze yy, wyścigowym, i, i potem, jak było też do wyciągnięcia z parku prasowego, żeby pojeździć po zwykłych ulicach, to powiem wam szczerze, że zrezygnowałem. Powolałem wziąć inny model Porsche, słabszy tylko dlatego, że no, wiedziałem, że no, no, możesz, można sobie zrobić szpana, tak popis na szosie, tak to nazwijmy. Yy, no ale nie da się takim samochodem jechać po normalnych drogach i cieszyć się jego yy, właściwościami. No bo po prostu się nadaje, tak, jazda czymś takim na limitach takiego samochodu, byłaby po prostu nieodpowiedzialna. Być może można to powiedzieć o wielu innych samochodach o wysokiej mocy, natomiast z tym autem wybitnie, wybitnie. A Robert z niego sobie wziął fotel i tam, i zamontował sobie do symulatora. I też o świecie e-sekretów, to jest bardzo interesujące, ale też pewnie było do przewidzenia. Już się dowiedziałem, że w Waszym świecie wirtualnym e też swoją wiedzę zachowuje się dla siebie i się jej nie rozdaje. Tak samo, jak i w świecie realnych wyścigów. Z, tak? Yy, no to nie jest fajny sposób perspektywy kierowcy, teraz już to jest normalne, ale, ale kiedy się pojawiło, że mogli na przykład rywale mieć swobodny dostęp do ich boardów, czy to w wyścigach, czy to nawet w rajdach, to jest nawet, ma większe znaczenie, bo w rajdach fakt jest taki, że jak się samą nie przejdzie, to nigdy to nie będzie to samo, ale jednak jak się ogląda onboardy innych kierowców, to można się wiele nauczyć z tej jazdy, jak ktoś ma pojęcie, no to to bardzo, bardzo pomaga i to samo dotyczy też różnego rodzaju rozwiązań, trików, które kierowcy mają w takich czy innych miejscach toru. Że już nie wspomnę o ustawieniu samochodu. No i Robert się przekonał, że w wirtualnych wyścigach to działa tak samo. Zapytałem się pewnego kierowcy, który startuje na iRacing regularnie i z dobrymi wynikami, czy by mi nie wysłał trochę ustawień i wskazówek, a on mi ich nie dał. Śmieje się Robert. Mówi, ale udało nam się zrobić całkiem niezły set. I teraz to jest też fajna rzecz, bo mam z tym te też swoje własne wspomnienia. No bo tak jest, tak było zawsze. Robert mówi, ja zawsze wolę symulatory, symulatory rajdowe. Yy, zresztą mówił Robert nieraz. Mówi tak, jeżeli o mnie chodzi, yy, to jest jeden tylko król i jest to stary, dobry Rysiek, czyli Richard Burns Rally, który naprawdę bije wszystko. Godzin, które spędziłem przy tej grze, gdy jeździłem w Formule 1, mieliśmy jakieś odległe i mieliśmy jakieś odległe wyścigi, szczególnie weekend po weekendzie, na przykład Australia i Malezja lub Bahrain i Malezja, to w przerwie wszyscy szli na plażę, a ja wyjmowałem z torby kierownicę G25, mocowałem do biurka w hotelu Miałem takiego laptopa wielkiego, 7 kg. Wyciągałem i upalałem ryśka w fotelowych pokojach. W 2006-2007 roku. Niektórzy się z tego śmiali. Ja na przykład nie. Jeżeli ktokolwiek widział, jak Robert jeździ na bersie, to. To było niesamowite. No miałem też kilka razy, mówiąc że przyjemność obserwować to, nawet zagrać też razem z Robertem, i, I... była taka sytuacja, to było chyba we Francji, że było nas. Do no w sumie czterech i był ten zestaw Roberta. A... I tam Robert zostawił jakiś tam OS, żebyśmy sobie popróbowali. I, i, i tak po, po, zaczął tracić cierpliwość, że co my robimy przecież? I on mówi: Wiecie co, to ja wam pokażę, ja przyjadę tylko na trzecim biegu ten OS i, i będę szybszy. Przejechał i był szybszy, i mówi: Wiecie co, przejadę na drugim tylko biegu i będę szybszy. Przyjechał na drugim biegu i był wciąż szybszy, Przy czym to był techniczny. Tak? Nie, nie był taki, że były same. To nie był jakiś odcinek specjalny rajdu do Polski, że, że tam dużo prostych. Tylko raczej taki taki kręty, już nie pamiętam, który to był rajd. Eee, ale taki. No to był rajd, gdzie było, gdzie były drzewa, e, gdzie były takie węższe drogi. E, I to był shooter. shooter. O, te, teraz, teraz, sobie tego, teraz sobie tego nie przypomnę. To mógł być jakiś któryś, na przykład, z, z, chociaż no, nie, nie, nie będę, nie będę wnikłał. No w każdym razie Robert w Brunsat ciągnie miłosiernie, a też zdarzało się pojeździć na kolejne makra, na czwórce głównie. Robert był mistrz, w ogóle mistrzem Polski tak w makrel tylko że w piące. W 2005 roku tak sobie podszedł jakby z marszu w kontrowersyjnych okolicznościach, ale zdobył to Mistrzostwo Polski, no i no wiecie, no makre bardziej o wiele arcade'owo Dryszka, i tam o wiele lepiej szło, tam już można było coś tam spróbować, ewentualnie powalczyć, ewentualnie, chociaż ciężko. Natomiast natomiast w dryszku w ogóle pff, nie ma bata. Tak czy inaczej, to co ciekawe, Robert no zawsze preferował symulatory rajdowe, zdarzało, widziałem chyba raz na jego komputerze, że miał też włączony samochodowy i nie wiem, czy to nie był racing właśnie. Dawno, dawno temu pamiętam, że jeździliśmy trochę formułą BMW po Walencji, jakoś tak. No ale generalnie, tak, symulatory rajdowe to była jego rzecz, no, a teraz się, no, przeprosił, ale to tak jak mówił na wstępie, tak, chodzi o też takie kwestie typu refleks, no takie proste, zwykłe ćwiczenie. No i pytanie, czy pojawi się znowu na wirtualnych torach. Mówi tak, plan ścigania wirtualnego zawsze miałem w głowie, ponieważ zawsze mi się podobało, ale jest na to za bardzo, nie ma na to czasu. Poza tym, też zawsze jak odpalałem iRacing, to szybko go wyłączałem. Bo, jak, bo ja to robiłem dla relaksu, ale chyba żaden kierowca, który wchodzi na jakieś sesje i dostaje po dwie sekundy, to się przy tym nie relaksuje, tylko się. Dlatego szybko go włączałem. Czyli no tutaj mamy sytuację, w której kierowca wyścigowy, tak? Zresztą kierowca, który świetnie też sobie radził zawsze na różnego rodzaju grach, tak? wirtualu. Kurde, jak Robert na padzie koń nad nie. Cioł. Kiedyś. Puh, to było niewygodne. Na samym padzie, na głupim padzie. Ale to tak, to dawne dzieje. No w każdym razie nagle wchodzi, gdzie już mam rozbudowane ligi od wielu lat, profesjonalnych sim -ra racingowców, i po krótkim czasie wyłącza, dlatego że no dwie sekundy. A to i tak łatwo zrobić, tak? To trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Strasznie mi się podobała ta wypowiedź. Dodał jeszcze, że na swoim sumie to, że przejdzie 40 czy 50 godzin, czyli, czyli bardzo mało. No i powiedział, że z jednej strony ma nadzieję, że będzie robił to jak najmniej, bo to będzie oznaczało, że jeździ w prawdziwych wyścigach, ale ja od czasu do czasu sobie pojeżdża. I nawet głosiło na brok kierowców, żeby jeździło więcej samochodów. To było, to było dość zabawne. Dziś natomiast, jeśli chodzi o ten wyścig o Grand Prix Chin. Sześciu kierowców tej starej gwardii, co, co jeździła ostatnio. Czyli to, to, to będzie tak: Albon, Norris, Russell, Leclerc, Latifi. I ktoś mi jeszcze wyleciał z głowy. Natomiast doszedł jeszcze, doszedł jeszcze Carlos Sainz. Eee... No zobaczymy, zobaczymy jak mu wyjdzie. On jest jakby z tego trochę starszego pokolenia, bo jeszcze pe pewien, czy będzie w tym wyścigu, ale ostatecznie postanowił dołączyć. Bardzo jestem ciekaw, jak mu to, jak mu to wyjdzie. Dobra, eee, teraz kwestie poważniejsze, realne, eee, albo być może nierealne, ale, ale tak traktowane przez Formuły 1, czyli plan powrotu do ścigania. Po ostatnim spotkaniu... Ustalili, że będą chcieli wrócić w Austrii. Chcą wykorzystać ten no, no, fakt, że też Austrii powiedział, że nie będą stawiać przeszkód, jakoś ob obejść te kwestie restrykcji na granicach i po prostu zrobić event zamknięty na Red Bull Ringu, żeby to ruszyło. A potem rozważają nawet trzy wyścigi w ciągu czterech weekendów na jednym torze, tylko Silverstone. Być może na różnych konfiguracjach, minimum dwóch. To ma sens z punktu widzenia szczególnie logistycznego, dlatego że siedem ekip ma siedziby w Wielkiej Brytanii, większość w okolicach toru Silverstone, a nawet Racing Point w samym Silverstone w zasadzie niemal naprzeciwko głównej bramy do toru. Więc no, nie trzeba było przynosić całego sprzętu i, i wszystkich ludzi, większości ekip poza granicę Wielkiej Brytanii, tylko sprowadzić Ferrari, Alfa Tauri i Alfa Romeo ze Włoch i ze Szwajcarii. I wtedy no, można było wykorzystać ten czas, żeby na tym torze przejechać kilka wyścigów na raz i po prostu na czas każdej rundy, choćby po to, żeby no, przede wszystkim po to, żeby było co pokazać w telewizji i żeby jakoś na tym zarabiać, ale też żeby te mistrzostwa jakoś się odbyły. Oczywiście plan jest, byłoby super, gdyby się zrealizował, natomiast no, ja też daję od razu taki komentarz na Twitterze i na Facebooku, że cholera, że no, najbardziej, na najbardziej przereklamowanym torze, jakim jest Silverstone. Moim zdaniem, i teraz, żeby nie było, ja sylwestron generalnie, ja lubię ten tor jako taki, chociaż nie lubię iść na ten wyścig, tam jakoś, nie wiem, średnio, średnio mi się tam przebywa, pod wieloma względami, takimi czysto operacyjnymi, czasami błahymi, ale, 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 no tam, nie, nie przepadam. Natomiast sam tor jest fajny, jak jest się siedzi na trybunach na przykład i, i, i te samochody przejeżdżają bo Was, szczególnie te sekwencje szpichłków i dla kierowców jest super fajny, natomiast jeśli chodzi o jakoś ścigania, no wiadomo, tam w zeszłym roku było fajnie i zdarzały się lepsze wyścigi, ale co do zasady, jednak Silverstone, no nie wiem, czy znacie jeden wyścig, który nie był mokry i który był takim klasykiem, że się wspomina tak i to Silverstone, nie wiem, ktoś powie chyba 2008 to był jak Louis wygrał, co ciemniał. Kłamiąc, oczywiście. Potem wyszło, bo sam sobie zaprzeczył parę lat później. Po wyścigu twierdząc, że miał suche. I to było Watermanki, tak, rozważa, co powiedzieć i mówi: tak, tak. Jechałem na suchym ustawieniu, kiedy ewidentnie było widać, że miał mokre ustawienia, że miał ustawienia pod wyścig. Potem po paru latach, kiedy ktoś mu mówił w wywiadzie, że. No, że w tym legendarnym wyścigu to mu gorzej kwalifikacje poszły, to powiedział, bo nie pamiętał już, że skłamał, że no tak, ale miałem ustawienia na, na mokre, a kwalifikacje były suche. No, nieważne. W każdym razie, no nie jest to tor, na którym bym... A to jest tor, na ja Pierwszy raz uciekłem na Formule 1 na wyścigu jego na żywo, to był są 99 rok. 20 lat temu, wyobraźcie sobie? ten czas za zapierdziela. No, tak czy inaczej... Mm... No nie, eee, znaczy super, że będą widzieli, natomiast moim zdaniem jest to bardzo przereklamowany tor, bo jest brytyjski, nic mu nie mówiąc jako torowiń, Jakiej jakiej konfiguracji, jest fajny, jest to kolebka, tam się odbył pierwszy wyścig w historii Formuły 1, natomiast no jeszcze raz, przereklamowany, co nie znaczy, że jest totalnie słaby, natomiast... Nie jest też tak dobry, jak nam, jak nam się to wmawia. Jeśli chodzi o limity budżetowe, mówili z różnych źródeł, tak, bo można było znaleźć, że mówili, że to było konstruktywne spotkanie, ale nie podjęli decyzji. Natomiast, dziękować Bogu, odrzucili ten pomysł Ferrari, Binotto, żeby stworzyć dwupoziomowe mistrzostwa, tak, który był, już wam tłumaczyłem w ostatnim odcinku, był po prostu totalnie absurdalny. No i teraz walka się toczy o to, żeby pierwsze, żeby na przyszły rok budżet zamiast 175 wynosił 145 milionów, 145 milionów dolarów, czyli 5 mniej niż się wszyscy zgodzili wcześniej. A następnie w kolejnym sezonie 130 milionów dolarów moim zdaniem to jest najlepszy pomysł jaki może być, bo po prostu no jakoś jest to konsensus, tak? jest to coś co może jakoś pogodzić i interesy bogatszych zespołów i interesy biedniejszych. Zespołów. Co więcej, powstały jakieś takie propozycje, to już się naprawdę robi dość interesujące, żeby zmniejszyć przewagę bogatszych zespołów poprzez ograniczenie, poprzez większe restrykcje ich rozwoju aerodynamicznego. Czyli w oparciu o to, jak zakończą mistrzostwa, potem w następnym roku mieliby mniej czasu w tunelu aerodynamicznym i na CFD, czyli na symulacjach tak naprawdę komputerowych tego pływu powietrza, co już jest moim zdaniem. Pomysłem dość kontrowersyjnym, znaczy ja bodaję mi się idee zrównywania szans Formuły 1, ale, ale no to nie no, to tak samo trochę jak z tym dwupoziomowym budżetem, tylko w drugą stronę, czyli to by uderzyło w duże ekipy. Coś takiego mi się to nie podoba, nie? jednak te szanse powinny być tak bardzo jak się da z punktu wyjścia, równiejsze niż te pomysły. To jest taki sztuczny, to jest taki trochę DRS, tak mi się wydaje, technologiczny w pewnym sensie, taki sztuczne rozwijanie, tak? Czy w tym momencie byłoby spowalnianie. Natomiast horner, jeśli chodzi o te właśnie pomysły, ma jeszcze gorszy pomysły, i, i on wymyślił, że mówi tak, że gdybyśmy byli naprawdę poważni, jeśli chodzi o redukcję kosztów, szczególnie dla małych zespołów, ja bym był za tym, żeby przez następne dwa lata dostarczać samochody konsumenckie. Czyli po prostu, że kupuje się samochody, tak naprawdę ma na myśli to, że mógłby sprzedawać swoje samochody, tylko że nie najnowsze, tylko z na całą pewnością nie najnowsze, tylko na przykład roczne. Mniejszym zespołom. E, bo co, będą już gotowe, projekty, częściej będą gotowe, w większości. Jakby się jakby zasięgnęli rady i metod Williamsa, to można było uzyskać wszystkie części w jakiś sposób i użyć ich jeszcze raz, co prawda z gorszym skutkiem o wiele. Ale to już też robiono Formule 1 w zeszłym roku, więc to zostało, też takie zostały przetarte. I to co mówi, że mniejsze zespoły nie potrzebowałyby rozwoju. Po prostu by zatrudniali tylko zespoły wyścigowe, i niewiarygodnie zredukowali swoje koszty. I mówić tak, że przy współczesnej fotografii 3D, technologii fotografii 3D, którą używają zespołów, starając się kopiować innych, to i tak, tak ma miejsce, i tak kopiemy innych. O to mu chodzi. Czasy się zmieniają, rzeczy posuwają się do przodu. Formuła 1, a i to, to jest taka ciekawa sprzeczność, że czasy idą do przodu, tak? Przecież wszystko się zmienia. A poza tym Formuła 1 już zwykła mieć samochody konsumenckie lata temu, mogłeś sam kupić samochód od March albo od Ferrari i się ścigać. Więc po pierwsze tak. Co po dwóch dwóch latach? Czyli co? Te zespoły mniejsze będą ograniczały koszty, najpierw wywalą wszystkich z roboty, tak? I pozamykają działy, a przecież William zrobi prawie wszystko sam. Kupię tylko silniki. E, więc działy, sprzęt, wszystko wywalą. Miną dwa lata i co? I mają to wszystko stawiać od nowa, zatrudniać ludzi i bodać przez jakiś absurd, bo To jest bzdura. To nigdy nie może mieć miejsca. Jeżeli tak ma być, to już na zawsze. Yy, albo, zaczyna zawsze, chyba że ktoś będzie miał ambicje, żeby być konstruktorem i, i będzie sam sobie robił tak czy inaczej. Ale to jest w ogóle jakaś bzdura, nie? Yy, no, do... Absurd. Yy, a po drugie, co jeśli jeden albo dwa duże teamy odejdą? Na przykład, co może nastąpić w tym roku i nagle nie będzie komu co? Wszyscy będą iść na Ferrari? Będą kupowali samochód Ferrari wtedy? No nie to w ogóle, jakiś. To jest zabawne, Natomiast to, co jest też interesujące, on uspokaja że w wypadku, gdyby, teoretycznie tak powinno być, ale nie wiem, czy tak zadziała, że gdyby jakiś mniejszy zespół miał problemy finansowe i mógł kupać to, że wtedy poratuje go Liberty. Te wszystkie wypowiedzi są z wypowiedzi dla Guardiana. Mówi, że to byłby ogromny cios dla Pomotora i że to jest ich biznes i teraz muszą zdecydować, czy utrzymać te zespoły przy życiu, ponieważ potrzebują zespoły, żeby się ścigały. Tak jest prawda. Liberty jest od tego zależna. Wydało tam od 6 do 8 miliardów dolarów na Formułę 1. Jak nie będzie zespołów, to będą mieli nic. Dosłownie. A już szczególnie, jak nie będzie zespołów takich jak Ferrari na przykład. Wtedy będą mieli przerąbane. Ta Formuła 1 po prostu będzie tylko brandem, tak, a nie będzie tym, co my włączamy, żeby oglądać. Chłopaki z Liberty zrobiliby wszystko, co w ich mocy, aby upewnić się, że 10 zespołów stoi na prostej i w przyszłym roku startuje. No to się nadaje znowu do Williamsa, tak samo jak z tymi częściami. No to tutaj w ogóle de facto to był jeden z powodów, dla których pewne osoby rządzące tym zespołem mogły położyć coś, czego nie posiadają de facto. Bo ostatecznie, co, i wmawiać sobie, że jesteśmy zwycięzcą, jesteśmy zwycięzcą, dostając w dupę. Totalnie, nie startując z formuły 1 de facto, jeśli chodzi o osiągi, dlatego że osta ostateczną deską ratunku, jak nie Papa Latifi, to jest to, że Liberty potrzebuje 10 człowiek, że ich uratuje. Oby się sprawdziło, bo wcale nie jest powiedziane, że, że tak e, będzie. No i żeby wchronić swój biznes, wierzę, że e, pomogliby e, uprać uparać się zespołom, e, co przestałam na myśli płacenie. Aby tak mieć pewność, żeby na w roku, żeby, żeby się ścigać. No, zobaczymy. Eee... No, ostatecznie pewnie musi być do tego zmuszona liberty, natomiast w związku z tym muszą być o wiele niższe budżety, żeby, żeby to można było wykonać, ten numer, no bo, no bo lepiej wydać mniej niż więcej. To to Wolf. Przejdziemy teraz do Mercedesa. To jest bardzo interesujące, dlatego że cały czas zaprzeczał, że ma związki ze Stonem, Mówił, że z Pap Papą Lorenzem to się tylko przyjaźnią, nabijał się z dziennikarzy, że wyciągają jakieś takie dziwne wnioski, że dodają jeden plus jeden i wychodzi 3 i w ogóle, i mówił, ach, ci dziennikarze straszni. I mówił, że absolutnie nie planuje, no to miał, że inwestycji strategicznych. Piękne, w zespół Aston Martin. Po czym mniej więcej tydzień później za 37 milionów funtów kupił udziały, które się przełożą na 95%. Zresztą na 0,95%, na cały procent udziału w Aston Martinie. Jak tydzień minął o tych wypowiedzi, to, Ale to jego prywatna inwestycja. Rzecznik prasowy Mercedesa zapewnił, że to nie ma wpływu, że to prywatna inwestycja Toto to i w żaden sposób nie wpływa ona na pozycję szefa w Mercedesie. A sam Mercedes oczywiście ma też 5% udziału w Aston Martinie za to, że za dostarczanie elektroniki i układów napędowych no, do nowej linii samochodów. To jest nie wszystko, no i coś tu się zmieniło także. Ale tu jeszcze, ja już wam, jeszcze chcę to jeszcze, już chcę przytoczyć tej wypowiedzi Toto, bo ona pokazuje y, zmianę jego nastawienia pamiętajcie, że w tym roku to to się kończy kontrakt mówi tak, to mój ósmy rok, kocham ten sport i ten zespół, ale jestem zaskoczony tym, co wydarzyło się przez zimę oraz zachowaniem pewnych ludzi oczywiście ma to wpływ na moje decyzje w 2020 roku i kolejne lata to yy, lata jednak jestem i ja jednak jestem i pozostanę na czele Mercedes Motorsport oraz szefem zespołu F1 i nic się nie zmieni w najbliższym czasie w najbliższym czasie nic się nie zmieni a co w dalszym czasie? No, to dopiero jest pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi. Eee, chcę wrócić jeszcze do tych kwestii politycznych, dlatego, że się pojawiły bardzo, bardzo interesujące wypowiedzi Rosa Brauna. Eee, I wydaje mi się, że może być to jakiś rodzaj takiego, no nie wiem, konfliktu małego, czy przepychanki pomiędzy FIA a Liberty, czy Formułą 1 generalnie. O łaski zespołu, dlatego że rząd to odmówił ostatnio, tak naprawdę, po pierwsze, prowadził spotkania z pojedynczymi zespołami dużymi, które chciałyby mieć większe wydatki, a po drugie, powiedział, że nie oszukujmy się, że to nigdy tak nie będzie, że małe ekipy będą w stanie walczyć z większymi ekipami, niezależnie od tego, czy będzie budżet, czy nie będzie, co już dla mnie, moim zdaniem, jest to pójście zbyt daleko. Mm, apelował, żeby w to nie wierzyć. Natomiast Ross Brown, czyli no dyrektor zarządzający, dyrektor techniczny Formuły 1, mówi inaczej, mówi tak. Być może, nie, prawdopodobnie to nadszedł czas na reset, mówi w wywiadzie ze Sky Sports. I czas, aby przyznać, że w dobrych czasach F1 operowała na pewnym poziomie, ale teraz nadszedł czas, aby się temu przyjrzeć i zdecydować, czy, potrzy, czy nie potrzebujemy resetu, jeśli chodzi o koszty inwestycji inwestycje potrzebne na F1. Gdy wprowadzaliśmy ten pierwotny limit wydatków, zawsze oczekiwano, że jeśli nadejdzie, nadejdzie kryzys, możemy go zmniejszyć. Musimy to zrobić teraz. Brown mówi, że trzeba zrobić rzeczy radykalne, tak? że trzeba naprawdę no, zresetować formułę 1. Tak? On używa tych słów, czyli to nie jest to, co mówi Todd. I no, prawdopodobnie większe ekipy teraz bardziej lubią, że na toda niż Liberty. Natomiast bardzo ciekawa historia, teoria Ross'a jak do tego doszło w ogóle. I to wychodzi trochę na to, że Formule 1 stała się ofiarą własnego sukcesu. Jest to teoria, ale bardzo taka, bardzo sprytna. Mówi tak, paradoks, paradoks F1 polega na tym, że napędza to sukces. Jeśli jesteś marką taką jak Mercedes, korzyści z sukcesów w F1 są tak wielkie, że przekraczają nakłady. Choć więc, bo tu nie chodzi o finansowe. Chociaż to no, oczywiście mają duży udział, no wyliczono, nawet wyliczył chyba w zeszłym roku, że Mercedes chyba do całego budżetu dopłaca jakieś tam 40 milionów funtów, jeśli dobrze pamiętam, a budżet na funty to był 300 milionów funtów. Czyli bardzo, bardzo mało, no bo ma różnego rodzaju inne korzyści, ma sponsorów, sprzedaje silniki i tak dalej, i tak dalej. No i ma duży udział w podziale zysków, no bo zdobywa mistrzostwa za mistrzostwem. Więc tu chodzi o korzyści różnego rodzaju. Choć więc budżet Mercedesa jest wysoki, nagrody, jakie zgarniają, są jeszcze wyższe. Nie chodzi o nagrody finansowe, znaczam, chodzi o różnego rodzaju e, korzyści. Dlatego można uzasadnić wydawanie odrobiny więcej pieniędzy każdego roku. Wszyscy pamiętamy, że e, gdy Mercedes. A wszyscy pamiętały cza, czasy, gdy Mercedes był samochodem starszego człowieka. Tak, to nie było tak dawno temu. Nawet pamiętam jak koleżanka, to już było z 15 lat temu, jak kupiła, yy, z, 15 lat temu, jak minimum, jak kupiła z kolei Audi A3, to ktoś tam yy, się dziwił z zagranicy, że ona jest za młoda na to auto, bo powinna mieć minimum 40 lat. A trójka, do cholery, to był kompakt, tak? gdzie generalnie się zmieniło postrzeganie tylko Mercedesa, ale w ogóle segmentu Premium, tak? trafia do młodszych użytkowników. Yy. Teraz już nie jest tak, że teraz Mercedes już nie jest samochodem starszego człowieka. To modne auto, hip car, czyli takie no kulerskie czy durskie. Zmienili postrzeganie Mercedesa i dużą część tego osiągnęli dzięki F1, więc jest to ekstremalnie cenne. To są te inne korzyści pozafinansowe. Tak więc paradoksalnie sukces Formuły 1 dał pewnym zespołom możliwość uzasadnienia ich budżetów. W Red Bullu jest tak samo, zyskują wielokrotnie więcej niż wydają, jeśli chodzi o ich branding, o promocję brandu. Nasz sport odnosi wielkie sukcesy pod wieloma względami, szczególnie komercyjnie. Dlatego, tym, którzy są to w stanie uzasadnić, podnosi budżety i, tworzy, i przy, przez to tworzy przerwę e, pomiędzy nimi, a zespołami, które nie mają takiej możliwości. Jest ona za duża. Pierwsza trójka, pozostały zespoły. Więc mamy trzy zespoły, które dysponują wysokimi budżetami, i resztę, która stara się pracować na modelu, który jest opłacalny. I to teraz trzeba. Jakoś spiąć w jedną całość, to nigdy nie będzie na innym poziomie, ale żeby przynajmniej nie było tej dużej przerwy, tak? Żeby to było chociaż tak jeden po drugim. Przecież najlepiej, żeby były bardziej skupione. Wtedy byłoby o wiele lepiej. E... Jeszcze chciałem parę słów, bo jeszcze mamy troszeczkę minut. Wetel w imieniu GPDA, bo organizacja kierowców Grand Prix Drivers Association też rozmawia o ważnych kwestiach dla Formuły 1. I mówi, jak patrzą na to kierowcy. E, dość dużo o tym rozmawialiśmy wewnątrz GPDA e, i myślę, że to jest bardzo ciężka sprawa, e, to ciężka decyzja, kiedy wrócić do ścigania. E, z jednej strony chodzi o zdrowie tego sportu. Jeśli spojrzysz na to od e, strony biznesowej, e, z drugiej strony, mamy też odpowiedzialność za ludzi w PADOKU, e, ludzi, którzy tam pracują. E, I oczywiście najważniejsze, za fanów. E, Zazwyczaj wielu ludzi przychodzi oglądać nasze wyścigi i musimy mieć pewność, że tak bardzo jak dbamy o nas, o nasze zdrowie, także dbamy o zdrowie tej publiki. Czyli znowu kwestia odpowiedzialności. Odpowiedź: Jazda bez fanów. Myślę, że nikt nie lubi się ścigać przed pustymi trybunami, to jest trochę dziwne uczucie. Z drugiej strony, jest jeszcze kwestia tego, kiedy będzie właściwy moment, żeby zacząć się ścigać znowu, i czy te wyścigi duchy, czyli wyścigi bez publiczności, nie mogą być aby przeprowadzane znacznie wcześniej niż wyścigi w normalny sposób, w jaki zwykliśmy je przeprowadzać. Mi się wydaje, że to jest właśnie ten case, ta skrzynka, i dlatego ma, możemy liczyć na to, że sezon ruszy. Jeszcze w tym roku prawdopodobnie, i za nie tak długi czas, to taki, że świat sobie zda sprawę, że po prostu no to. Co się teraz dzieje, to się nie skończy za miesiąc czy dwa, tylko będzie trwało o wiele dłużej, że to można załagodzić. Natomiast, no, że podejmy wybór, albo żyjemy, jakoś inaczej, tak zmieniamy nasze jakieś procedury, tak cały czas schodzimy, tak mamy suche dłonie od tego ciągłego odkarzania i nosimy maski i tak dalej, ale jakoś się poruszamy i trzymamy ten social distancing. Yy, albo no, trzeba będzie zaraz, yy, ten pójść yy, do lasu, narabać drzew, tak? Coś upolować do jedzenia dzidą, tak? Z zebrać grupę naszych myśliwych i, i walczyć o przetrwanie. Bo się wszystko po jak domek z kart, posypie, więc to jest ten wybór. I w związku z tym, na no, forma 1 też musi złapać ten moment, kiedy to. I być tak naprawdę prawdopodobnie będzie forpocztą tej nazwijmy rewolucji w pewnym sensie. I, i, I jednym z tych, jakby z tych sił, które będą pchały świat do tego, żeby jednak no, zacząć coś robić wcześniej, zanim, nie wiem, za półtora roku będziemy mieć szczepionkę. No więc wydaje mi się, że tak, że, że, że to, się naprawdę, to się naprawdę składa tak, że, że to będzie pójdzie w tym kierunku. Jesteśmy już z WTL-u. Na sam koniec parę słów na temat jego, co mówi on sam, o, o negocjacjach z Ferrari, dlatego że pojawiły się takie newsy, moim zdaniem mało wiarygodne, ale pojawiły się, więc to jest zawsze ciekawostka, że Wetel i Hamilton muszą do końca miesiąca podnieść decyzję, czy zostają w Mercedesie i Ferrari, czy nie. Obaj na pewno mają, znaczy na pewno. Lewis na pewno ma ofertę, ponoć Sepp też ma ofertę, tylko za niższe pieniądze o wiele i tylko jednoroczną, co akurat było do przewidzenia. Natomiast co mówię o tym Wetel? Tak naprawdę nie ma prawdziwego deadline'u. Jaka będzie ta umowa, to będzie zależało od tego, co ustalimy z zespołem i ja. Czy, czy to będzie coś, co będzie komfortowe dla nas. Jeśli chodzi o długość umowy, nie jestem przekonany. Nie wiem, zazwyczaj kontrakty, które podpisywałem w przeszłości, wszystkie były trzyletnie. Czyli tutaj Ser wyraża taką jednak. Nie wyraża entuzjazmu do pomysłu, żeby jak wcześniej Kimi Raikkonen dostawał przedłużenie z roku na rok, tak? a na razie przedłużenie na jeden rok. To jakoś go nie, nie pociąga ten pomysł. Patrząc na mnie, no, wiele będzie zależało od tego, kiedy będzie pierwszy wyścig. Jest jednak duże, duża szansa, że będziemy musieli podjąć decyzję, co dalej, zanim wystartujemy w tym roku po raz pierwszy, ponieważ w tym momencie wygląda na to, że nie będzie ścigania przed czerwcem lub nawet przed lipcem. Więc po prostu wszyscy czekamy. Natomiast pierwszym, jakby najważniejszym priorytetem jest dla nas wszystkich to, uporanie się z tą z obecną sytuacją. W związku z tym wszystko jest jakby zatrzymane, tak? Wstrzymane. I jak warto sobie wyobrazić, tak samo to samo dotyczy wszystkich, tak samo jest wszędzie. No tak, jeśli chodzi o te kwestie transferowe i koronawirusa, to jest super ciekawy w ogóle aspekt. No coś, co się coś wcześniej nie zdarzyło także do mówi także Niko Hugenberg powiedział, że, że to go blokuje ruchy. Jego nadzieje na to, że może powrócić. Mówi że tak, że to jest ten silly season, tak, czyli ten durny sezon sezon spekulacji transferowych, czas transferów i nic takiego w tym momencie się nie dzieje. Bez ścigania nikt nie może się wyróżnić pozytywnie lub negatywnie. Wszyscy jesteśmy w stanie zawieszenia. W tym momencie wszystko jest tak naprawdę spekulacją. Nie jest możliwe, żeby przewidzieć gdzie ułożą się te karty. To jest sytuacja nowa dla wszystkich. Jeśli sezon się rozpocznie, pojawi się wiele pytań. Więc mogę tylko po prostu starać się tak utrzymywać na, na górze, tak, mieć tą dobrą pozycję obserwacyjną, śledzić co się dzieje, w nadziei, że znajdę się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Co jeśli chodzi o kontrakty, generalnie w motorsporcie, a szczególnie w Formula 1, to jest super ważne, że, żeby być we właściwym czasie i miejscu. To jest w ogóle jedna z najważniejszych rzeczy. Overall, ogólnie. W tym momencie wszyscy jesteśmy pasażerami, odpowiada Niko Hockenberg Pytany, czy widzi się ścigającego innej kategorii From 1 No tak, wszyscy jesteśmy pasażerami, mojej mini. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Była taka pisanka, łączy nas tylko defekt mózgu. Więc nie jest to typ etyki, która do mnie trafia. Natomiast, no tak, wszyscy wszyscy jedziemy na tym samym wózku obecnie. E, może my nie czekamy na kontakty z osobami Formuły 1, ale jesteśmy trochę w zawieszeniu. I co? Co zrobić, jak nic zrobić? Czekajmy, żeby było ściganie Formuły 1, to po pierwsze. A po drugie, żeby to jednak trochę się uspokoiło, żeby ta liczba zachorowań spadła, żebyśmy mieli no, też więcej sposobów na zabezpieczenie się. Nadziei, że prędzej czy później wróci, do, wróci to do normalności. Jak nie wróci do normalności, to że będzie po prostu lepsze, tak? Że coś się zmieni na lepsze. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie dziś. długo znowu się pewnie zgadamy. Do zobaczenia.